Face to face między Alanem a młodym Muranem poszedł w stronę, której chyba nikt się nie spodziewał. Mimo tego, że panowie z dzisiejszego programu mają między sobą bardzo duży konflikt, spotkanie szybko zmieniło tor rozmowy i na pierwszym planie pojawiła się ostatnia głośna akcja z Amadeuszem Ferrarim w roli głównej. Dowiedzieliśmy się kilku nowych informacji, które znacząco odbiegają od wersji Amadeusza. Wszystko zaczęło się od sytuacji, w której Alan zarzucił Amadeuszowi, że ten namawia oraz płaci dziewczynie, aby ta zmieniła swoje zeznania. Prosi teraz jego dziewczynę, żeby zmieniła zeznania, żeby zeznawała przeciw niemu i płaci podobno jeszcze pieniądze, ale to nie jest mój temat, dlatego nie chcę się za bardzo... Ale to nie jest mój temat! Alan wspomniał również, że chłopak, którego Amadeusz Ferrari dźgnął nożem, leży teraz w szpitalu pod respiratorem i mało co się nie wykrwawił. Pod respiratorem, ten, którego dźgnął, mało co nie leży, teraz by nie poszedł. Ty jesteś typem człowieka. Nie trzeba było długo czekać na telefon od Ferrariego, który zdementował rzekome kłamstwa, zaprzeczając, że tego typu sytuacje miały miejsce. Według Amadeusza poszkodowany chłopak spokojnie siedzi w domu, a dziewczynie wcale nie proponował żadnych pieniędzy, w zamian za zmianę zeznań. Co więcej, Amadeusz ocenił, że za niedługo owa dziewczyna wyjaśni Alana... I po pierwsze, ta dziewczyna, o której wspominasz, cię wyjaśni na 100% za mną. Dobra. A jak się okazało kilka minut później, było trochę inaczej. Alan przybliżył również sytuację, przez którą chłopak odpowiedzialny za atak wybrał za cel Ferrariego. Według wersji Kwiecińskiego, Amadeusz proponował owej koleżance występ w bikini na jego streamie za pieniądze. W odpowiedzi na zarzuty Ferrari tłumaczył, że nie wiedział, że dziewczyna zamieszana w akcję ma chłopaka oraz wspomniał, że przygotowywała się ona wówczas do występów na zawodach bikini fitness. Co więcej, Alan wspomniał, że napastnik dzwonił wcześniej do Amadeusza z ostrzeżeniem, aby ten zostawił jego dziewczynę w spokoju. Rzekomo jednak nie przyniosło to rezultatów. Koniec końców do telefonu została wywołana dziewczyna, która była głównym motywem napadu. Co zaskakujące, przyznała ona, że to Amadeusz kłamie. Wiesz co, no prawdopodobnie Amadeusz kłamie i z tego co się dowiedziałam, więc Alan ma rację, no i ja jestem dziewczyną tego chłopaka, ale Ferrari, no jak wiesz, też był mi bliski. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i wszystko chyba mamy jasne. Z czym Amadeusz kłamie? O to muszę się zapytać, bo to jest jakby zbyt ogólnikowo powiedziane. Z całą tą ogólnie sytuacją. W sensie, że przebieg tej sytuacji był całkowicie inny. Tak. Dobrze, więcej cię nie męczę. W związku z tym sprawa po raz kolejny staje się niejasna i nie znamy realnego przebiegu zdarzeń. Kolega Amadeusza, czyli Dawid Cox, miał w planach prowadzić dzisiaj streama. Był on u Amadeusza, więc panowie mieli pewnie razem odpalić transmisję, jednak podczas programu Dawid Cox wstawił na swoje Instastory taką informację. Z przyczyn niezależnych ode mnie niestety nie będzie streama. Jak widzieliście, jestem u Amadeusza, stek bzdur, który wypłynął na cage'u Fame MMA jest nie do pojęcia. Wkrótce dowiecie się prawdy. Wracając jeszcze do tematu face to face'a. Pierwszy raz w historii został on przerwany przed czasem, ponieważ między Alanem a młodym Muranem dochodziło do ostrych rękoczynów. Boxdel po całym zajściu wstawił na swój kanał filmik z krótkimi wyjaśnieniami. Ludzie, którzy nie wiedzą, program face to face na kanale Fame MMA został przerwany ze względu na po prostu podwyższone emocje i na to, że chłopaki no cały czas gdzieś tam dochodzi do siebie fizycznie. Nie możemy też narażać ani ochroniarzy, ani zdrowia chłopaków na to, by takie rzeczy miały miejsce, tak więc po prostu ja też ze swojej strony. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!